Cześć moi drodzy, ja jestem Atreł, witam was w kolejnym odcinku z Rail Road Empire. No i cóż, mamy tutaj ostatnio połączyliśmy elegancko wschód z zachodem. Kajen jest dołączone, dobra. Problemy z pięknymi. Co tu się znowu stało? A losowa, dobra. Problemy z chwilowymi takimi trudnościami, dobra. Ja bym połączył sobie, wiecie. Bym sobie kupił restauracyjny i towarowy, pocztowy, przepraszam, kurde, ale oko. I bym sobie połączył North Plate. Kajen, żeby tu jeździł jakiś to ten, żeby o. Długa trasa, no ale niech sobie jeździ. Dobra, także trochę. Co, mogę też chyba tak robić. Właśnie, mam tutaj restauracyjny. Nie mogę tego przenieść, jakby kolejności wagonu, chyba nie. Niech sobie idzie do Cheyenne. A mamy kolejne zadania. Musimy tak. Bydło do Denver, mięso do Cheyenne. Okej, okay. Czyli ciśniemy, tu mam bydło. Do Denver. Od razu sobie ją. Union Pacific Railroad, nowe połączenia. 11 połączeń stacji, proszę bardzo. Olej z dorsza zalecany, ojciec i syn, najgłupszy pomywacz. Dynia rośnie na drzewie. Bo to jest wizjoner. Tak, tutaj połączymy sobie to. 78 tysięcy. I Denver musimy połączyć sobie. Może od tyłu połączymy. Dobra, i to po pierwsze nie mam pieniędzy, także budujemy sobie pociąg. Dobra, i tutaj musimy kolejny pociąg z mięsem zbudować, z Denver do Cheyenne. Muszę zarobić pieniążki. Co? Gdzie? Co się popsuło? Nic się nie powinno psuć. Aha. Jednak wieża jest potrzebna. Dobra. Wiesz, nie ma, to są problemy. Jeden może być całkowicie mięsny jeździć chyba. A zaraz się zupełnie. Tak, wody, dobra, wody zbrakło. Dobra. Dojechał pierwszy pociąg, już bardzo.
I drugi. Czemu tak mało? Czemu tylko 2000 przyjechało? Halo. Dwie stówy dostanę? Nie, to nie robota. Gdzie jest pan mięsny? Już to. Jaki tu jest zaryte, kurde. Dobra, i możemy chyba zrobić sobie kolejny pociąg. Z wagonem chłodnią. Dobra. Stąd tu. Iść. Czemu chłodniawka nie jedzie w tym? Żywność, nie ze żywnością chyba. Dobra. To jest zakład tkacki, widzę. Bawełna też by się im przydała. Pan bawełna jest tutaj. Można im wcisnąć pana bawełnę. Well Norfolk done. Coś. O. The citizens of Denver are impressed by the railroad. Okej, okay, dobra. Do Rock Spring. Dobra, gdzie jest Rock Spring? Tu jest. Dobrze, dawaj. Jedźmy sobie. Tu bym sobie wszystkiego. Czemu 100 000 aż? Trzeba wryć się dość mocno, widzę. To na razie nie, to na razie nie. W razie policzymy White Wright Estate. No tu. Tylko nie wiem jak to powinno się połączyć. Już nie chcę tej linii.
kurde, dobra. Który jest skonfliktowany? Proszę na stację wjechać. Dobra. Wróć. Może się nie pogubią, zobaczymy. Ja sobie będę powoli budował tą linię drugą kolejną. Nie będzie równoległa do tej. O, 20 tysięcy. I muszę to połączyć z Cheyenne. Przepraszam bardzo, z Cheyenne? Nie, to jest Rock Springs. Kto w ogóle zrobił miejscowość? Mam 2 lata na to. No nie dobrze. Do you know that many people call the vast stretch of land between the Mississippi and California the Great American Desert? Those fools. Once my railroad has opened everything up, the value of these lands will go through the roof. Now you've managed to cross the Great Plains. A masterpiece. Oh. Nie ma wieży. Dobra, już jest wieża. Dobra, i trzeba będzie zbudować zaraz kolejny pociąg i zacząć przewozić ludzi. Ah, yes, one more thing. Your company has also a research department to help you unlock new locomotives and other innovations. Open the research dialogue to find out more about it. Here you will find the advances that can be achieved in the current era. Advances from previous eras are usually already active, but what the future holds, we do not know. Ktoś chce mi sprzedać? Tu nie chcę. For each advance, you require innovation points, which you get automatically each month, and which can be increased in various ways. Now take a look around here, and then unlock an innovation of your choosing. How about a new locomotive? Dobra, mamy innowacje. Co tutaj mamy? Kryty wagon towarowy, wagon kryty, dzwonek, rozchron, tapicerka siedzeń, smarownica. Mam 240 punktów. Nowy pociąg. Pociągi ekspresowe.
Cheyenne will flourish thanks to you. And for each mile of track that we lay, we receive 10 square miles of land. The politicians have no idea of the value of the assets they're giving away, but that stays between us. My opponents say I'm lining my own pockets. These are, of course, hideous lies. And look at it this way. With the profits I'm making, I can invest much more. Jobs, jobs, jobs. A mam ekspresówkę, mam wagon. Dobra. Nie wiem, jak mogę zastąpić wagony, ale w każdym razie robimy sobie zadanko. Masz bawełnę wozić przecież. Jeszcze raz. Nie mogę tak jakby tutaj. I have to wrangle with a lot of competitors, but if one person really gets on my nerves, then it's that Beatrix von Pomp. What? You haven't encountered her yet? Be glad. She takes everyone to the cleaners. To jest nie tak z torem. Tor jest. A jedź. Tak, muszę kupić teraz tą bawełnę. Proszę bawełnę wozić tutaj tym pięknym składem. Dobra, mogę wrócić. Teraz ten 68. Dobra. Excellent. Cheyenne is becoming a major railroad hub and the credit is all ours. Dobra, jest ostatnio ostatnio zadane, to ostatnio. Witam w Rock Springs. Dużo piwa widzę. Innym Pacific Road na pełnej parze. 34 mile na godzinę. Bardzo dobrze. Nie, też ludzi za ma... okej. Okay. 120 punktów. Więc ludzi będzie jechać, dobra. Mamy też prędkości chyba, tak? Dwieście mil. To są mogą być kilometry, bo ja nie wiem, ile to mil jest.
A, może zboże połączymy sobie. Dawaj, jedź. Rób pieniądze. Ładunek dojechał, dobra. Nie było nic do ładunku, widzę. Szesnastu. Dziesiąty piąty. Dziesiąty ósmy. Trzymaj jeszcze mam. I 16 tysięcy wpadło, dobra. Zawracę, by jedzie osobowy. Jest to właśnie. Jakby mógł dodawać wagony, więcej wagonów, to byłoby fajnie. 100 punktów. Pełne pracowników. Zbadane. Nie no, innowacje więcej muszę wykonać. Niech będzie to. Zarabiam coś nawet. Nie mam pracowników, także chyba nie ma co. 173, żeby połączyć. Cukier, tu nikt nie robi cukru chyba. A tu mogę coś zbudować. Tykackie, albo krawców mogę ściągnąć sobie tkaninkę. Z bardzo północy, z Cheyenne. Gorzelnia, potrzebuję warzywa i to. I samego cukru nie mogę, muszę cukier z warzywami połączyć. Tu są warzywa, tu jest cukier. To jest co? Oni, a to bawełniane. Bawełniane się może psuć tam. Żeby mój ekspresowy się nie psuł. W 56-7 przewiozłem. Tam awarię. Są tu pracownicy jacyś.
A, tu pan bawełna, a... Dzięki... Słońca się dano ekspresową, o. Zakrętaj, dobra. Sterowanie kołami napędowymi trzeba jeździć na, wysokie siły napędowe, dobre na się na zakrętach, okej. Okay. Philadelphia. Wiosie napędowe, duże palnisko odpowiednie w Philadelphia, dużą przyczepność, ale układ szczególnych kół nie pozwala na zdjęcie większej prędkości na trasach związanych z zakrętami. Komfort, wymagania konserwacyjne, towary, okej. Okay. Dragon też towar. A to ekspres. Jakbym mógł wymienić, nie wiem jak mogę wymienić. Ja bym chciał go wymienić, ale nie mogę. Bo muszę sprzedać, zrobić nowo. Zniesienie niewolnictwa. O! Wprowadzenie 13 poprawki. Bardzo ważny tutaj w historii USA moment. Jeszcze 22. Oj, mało zabrał. Okej, okay. Hydrauliczne hamownie. Kolejna jest tutaj lokomotywa. A, czy to mogę wybadać? No. Lepsze hamulce. Milion mam. Woo! Mam milion. No dobra. Tutaj zrobić. Podłączyłbym ten cukier do czegoś. Mam parę miesięcy jeszcze, żeby to podłączyć. Ewentualnie szczaję... O! Albo! The Far West is no longer so far away anymore, and the people are slowly realizing that trade helps create prospering cities. We still have a long way to go, but the Transcontinental Railroad is coming. Elegancko. Wykonam wszystkie obowiązkowe zadania w tym rozdziale. Zamknij to okno, bo zakończysz i zobaczysz ostateczne podsumowanie. Dawaj. In spite of all the challenges, the Union Pacific Railroad managed to cross the endless expanses of the Great Plains and conquer the merciless slopes of the Rocky Mountains. The Central Pacific Railroad approached from the west, but the winter of 1868 brought all work to a standstill. The two lines lay just a few hundred miles across from each other, in the middle of nowhere in the mountains. The dream of the first transcontinental railroad seemed to be within touching distance, but was buried by house-high masses of snow and blown away by icy snowstorms, a dream that had begun almost four decades before. Dyrektor naczelny. Proszę bardzo. Prezesem był, dobra. 8 na 8. Ocena czasu. 19. Proszę bardzo. Więc wykonać zadania, a także im szybciej to zrobisz, tym szybciej otrzymasz ocenę. Jeśli uda ci się wykonać zadania w ciągu połowy założonego czasu, otrzymasz wyższą notę. Ok. Poziom trudności. Ok. Tryb gry kampania. Północ. 3 lata mi to zajęło. 4,5 milionów. 53 wagony. Długość trasy. Dobrze. Także wrócimy sobie do menu.
Dobra. Mamy rozdział drugi odblokowany. A to już będzie w kolejnym odcinku. W tym to byłoby na tyle. Dzięki. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pa, pa.